Witam Was w dzisiejszym odcinku Powolnego Grania. A w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w... Tabletop Tanks. Intro. Dobra, gra nam się uruchomiła. To jest z początku takie małe info. Jest to gra AR, jedna z ciekawszych. Na PlayStation Network niestety do kupienia, nie jest to już gra darmowa. Kosztuje 8 zeta. Można zainwestować, trochę popykać. Ogółem jeszcze przechodzę samouczek w tej grze, bo pobrałem ją dosłownie niedawno. Ale przy okazji też zrobię też małe info teraz na początku, skoro mi się to jeszcze będzie odpalać. Nie było mnie przez pewien czas, nie tylko z powodu szkoły, ale też z powodu pewnej usterki w PS Vicie. Mianowicie ten joystick zaczął mi nieco szwankować. Jest to spowodowane tym, że po prostu Vita przez przypadek mi upadła. Z mojej nieuwagi. No i coś poszło w joysticku, przez co ma momenty, że non-stop daje do przodu. Nawet jak nic nie robię, czasem jest dobrze, nie dotyka, czasem nad go nie dotknę i postać sama mi idzie w grze do przodu, nie? Co bywa uciążliwe w shooterach typu na przykład Call of Duty, Borderlands też, przez co nie wszedł nowy odcinek. W Assassin's Creed Chronicles, które też niedawno pobrałem, może uda mi się coś wrzucić na kanał. W Need for Speedzie trochę słabiej, ponieważ tam nie rusza się joystickiem na boki, nie? Używa się tylko X. Postaram się tak to w najbliższym momencie jakby to naprawić, oddać ją do serwisu. Wykryłem tą usterkę już w wakacje, a przez ten czas po prostu nie było funduszu, nie miałem funduszy ani czasu, żeby to zmienić, nie? Dobra. Po nowym roku może coś się zobaczy. No to ruszyłem tak, Game Modes. Ogółem można samemu stworzyć misję, są też challenge, to właśnie taki tutorial. I ma jest multiplayer mod, można grać w trybie ad hoc. To jest bardzo ciekawą opcją. Można też tutaj wgrać jakiś nowy content, jest to dokładnie do kupienia specjalny pak czołgów, takich bardziej zabawkowych, bo one są tutaj dość ciekawie odmierzone. Też gra Vita nasz, z czego niestety nie nagrałem, bardzo ciekawym interem, które jakby obrazuje grę właśnie na stole, w rozszerzonej rzeczywistości. Tutaj mamy opcje, głównie muzyka i SFX, czyli opcje obrazu. Mamy też opcję czołgu, możemy zmienić jego kolor. Albo ja mam wrażenie, albo one się powtarzają. A nie? Dobra, my sobie pojedziemy zielonym czołgiem. Zielonym czołgiem. Dobra, musicie mi jeszcze dać chwilę, ja sobie poprawię jasność ekranu. Dobra. Żebym się wam nie odbijał po prostu w tym w ekraniku. Teraz nie widać kompletnie napisów, jeszcze trochę przyciemnię. Sorry, ale nie miałem czasu, żeby to zrobić. Dobra, jest dobrze. No, teraz... Dobra, okej. Tutaj mamy ewentualną pomoc, czyli jak sterować i tak dalej. Rodzaje amunicji. Rodzaje dodatków. I... specjalne ataki, nie? Oraz rodzaje gier. No takie info. Cyberinfo. Dobra. Jak mówiłem, jest to gra
w rozszerzonej rzeczywistości, więc przygotowałem sobie też już karty. Rozłóżmy je tutaj trochę. Tak to gra sama nas informuje, jak należy rozłożyć karty. Tutaj sobie pomogę trochę stopą. O. Dobra. Powinno być dobrze. Teraz niech mi złapie ostrość. Game Modus. Zagrałem najpierw sobie w Solo Challenges. Muszę jeszcze przejść. Tutaj jest Survival też, czyli test przetrwania. Ogólnie mamy też początkowe takie tutoriale. No i teraz mamy pierwszy ten meczek. Założę sobie opaskę mocy. No i teraz jak widzimy, ona nam taka, że ja trochę to rozszerzę. Każe nam umieścić w tych polach przynajmniej trzy karty. Dla mnie jest to też niewygodne. Dajcie mi chwilę, ja ustawię wszystko i zaraz wracam. Dobra, odkryłem mały trik, że karta z numerem 1 orientuje położenie tych zielonych punktów. Dobra, łapie mi, o coś łapie. No to jedziemy, obsługujemy lewym drążkiem, prawym guzikiem strzelamy, lewy to machine gun. Kurwa. A, ja stąd startuję, ja myślałem, że jestem zielonym. Zniszczył mnie skubaniec. A myślałem, że jestem zielonego koloru, no. Dobra, zniszczony. Teraz który następny? Ja sobie wezmę teraz Power Up'a Triple. No i dobra, załatwiony. Który następny, koleżka? O, tarcza. I jak widzimy, gramy w... U siebie w pokoju, w rozszerzonej rzeczywistości. No i gitara. Który następny? A, muszę wrócić na swoje miejsce. No ta. Ale się dziwię, czemu mi tak pika. A to trzeba na swoje miejsce wrócić. Dobra. A więc pamiętajcie, tą jedynką umiejscowiacie mniej więcej rozstawienie tych zielonych kółeczek i do nich dostosujecie dwójkę i trójkę i będzie działało. Idealnie. No. Ciekawa rozgrywka w moim pokoju, nie? Niech to. Skubaniec dobry jest, ale ja go dojadę. No i na tym polegała rozgrywka. Możemy sobie obserwować ją. To sobie wycedujmy. O, i widzieliście? Czok mi jechał, mimo że nic nie zrobiłem pod górkę, nie? Dobra, dojechałem go. Teraz muszę zgarnąć jemu tutaj tą.
Niech to. Mam jeszcze jedno życie. Musi się udać. Ma te odbijające się. Szybko jedziemy. No i dobra, dojechałem. Chwilę, bo mi siostra woła. Nie dadzą mi dzisiaj spokoju, nie dadzą. Ja nie mogę. Dobra, challenge wygrany. Ile mamy czasu? 10 minut. To mogę jeszcze jeden sobie challenge strzelić. Capture the flag, czyli trzeba przejąć 4 razy flagę. No i jak widzimy, gram na mojej kochanej podłodze, na której nagrywam. Genialne tło, bo pozwala zagrać właśnie w AI. Teraz już wiecie, czemu nagrywam akurat na podłodze. No. Może zrobię w pewnym momencie, jak będzie mi PS Vita jeszcze szwankować, taki przegląd gierek z AR. Bo to dość ciekawa technologia, niestety Sony przestało z niej korzystać, nie? A rozgrywki są całkiem przyjemne. Dobra, jedziemy. Muszę przejąć czy prędzej flagę, a flaga jest tu. Niestety nigdy nie grałem w World of Tanks, bardziej w tanki online, jak pozdrow dla kumatych. Jak ktoś wie, co to jest. Ale czołgami zawsze fajnie się jeździ. Dobra, dedu. Dwa razy przejęta. Może uda mi się jeszcze złapać trzecią, zanim wyjedzie. Trzecie przejęcie. No i dobra. Gitara. Zrobione, zajęło nam to minutę w połączeniu do tamtego. No to by szybko było. Znowu muszę załatwić gostka. No, to będzie już ostatnie chyba wyzwanie. Zrobię może jeszcze drugi odcinek, jak stworzę własną mapę. Chwilowo nie mam pomysłu ani wiedzy, jak to się robi. A więc zagrajmy sobie. Bo może otworzyć własne pole bitwy. Możesz walczyć ze znajomym przy płatkach, nie? Taka bomba. Ty, niewidzialny się stał. Ale faza. O ja pinkole. Tu jest. Gdzie jest następna? Gdzie jest następna? Dobra. Wyszło. Musiałem zebrać 6 tych pocisków jednak. Dobra. No dobra, na tym będę kończył. Do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Polecam do zakupienia tej gierki. To jest praktycznie, no, nie sprzedałem się, nie, ale to jest jedna z najciekawszych gierek na AirPlay. Można jeszcze zagrać w Cliff Diving, jak ktoś chce. Tam trzeba już trochę poradzić sobie z zręcznością. I po prostu są pewne momenty, które mnie zaczęły denerwować, mimo że ta gra jest darmowa. Trzeba to łapać tam w tylny panel dotykowy z wyczucie. I tutaj nam lata taki paseczek, który czasem jest ciężko, na wyższych poziomach jest strasznie ciężko trafić, żeby przejść poziom, więc pozdro dla wytrwałych. Jak ktoś przeszedł cały cliff diving, to niech napisze w komentarzu pod filmem. Dobra, no to do zobaczenia i cześć! A, i pamiętajcie jeszcze o subskrypcji. Siema!